Witam serdecznie. Jak wszyscy widzicie, mam ogromny zaszczyt rozmawiać z panią Marylą Rodowicz. Jest pani gwiazdą od ponad 45 lat. Od ponad 45 lat pani występuje. Protest, występuje protest. Pani. Mój debiut w Opolu to jest 69, czyli no te 40, no już niech będzie, ale no wcześniej to było takie śpiewanie w klubach studenckich. Liczę debiut od jakiegoś takiego, od pierwszej płyty, od pierwszego pojawienia się na festiwalu w Opolu na przykład. Wcześniej byłam kompletną amatorką, no tak w szkole śpiewałam. Jak to się dzieje, że w takim etapie kariery ma pani jeszcze tyle wigoru, tyle energii w sobie? Jest pani w dalszym ciągu jedną z najbardziej lubianych, popularnych, znanych polskich artystek. Chciałbym pani odpowiedzieć na pytanie, jak to się robi. No po prostu ludzie chcą przychodzić na moje koncerty, dobrze się bawią. Trzeba by ludzi, publiczność o to spytać, czemu przychodzą. Poczywała pani przez kilka dni na Lazurowym Wybrzeżu. W lipcu. Tak, dokładnie. I podobno z reszty pani urlopu pani zrezygnowała na rzecz przygotowań do nowej płyty. Czy pani może zdradzić, co to będzie za krążek, czego możemy się spodziewać i przede wszystkim kiedy możemy się spodziewać tej nowej płyty? Tak, no taki urlop 4 dni u znajomych w domu, no to taki bardzo krótki urlop. Zrezygnowałam z urlopu, bo we wrześniu wchodzę do studia i nagrywam płytę, która w listopadzie się ukaże. To będzie płyta swingowa z polskimi piosenkami z lat 50. Taka trochę no swingowa, czyli jakby inne klimaty, ale to jest taka pierwsza moja fascynacja muzyczna. Jak byłam dzieckiem, bardzo chciałam taką płytę nagrać. Niedawno jest pani posiadaczką pewnego bardzo wyjątkowego instrumentu. To jest gitara, zgadza się, na którą pani... Tylko nie mam jej tutaj jeszcze. Oj, szkoda, ale wydaje mi się, że mimo wszystko, czy może pani opowiedzieć co nieco o tej gitarze, bo jest to wyjątkowy instrument. To jest gitara firmy Gibson, którą fabryka w Stanach wykonała dla mnie. Oni czasami wykonują dla znanych ludzi takie pojedyncze egzemplarze, które potem są w katalogu. No jest gitara zrobiona dla Elvisa Presleya z napisem Elvis jest gitara Maryla, tak? Ona będzie, czy już jest w katalogu. Ona przyszła niedawno, bo tydzień temu. Jeszcze jej nie wzięłam na koncerty, bo no, muszę mieć jakby więcej czasu, żeby taką długą próbę wykonać, bo ona ma tam system taki, który trzeba dobrze sprawdzić. Ale ona jest piękna, jest czarna, akustyczna, 12-strunowa, robiona na zamówienie. Myślę, że za tydzień, ponieważ gram wszystkie weekendy koncerty aż do końca września. Może pani zdradzić plany na najbliższe tygodnie, na najbliższy czas, te koncertowe? Ja nie pamiętam miast, gdzie jadę. Mówiąc szczerze, sama wchodzę na swoją stronę internetową, tam jest rozpiska koncertowa, żeby zobaczyć, gdzie gram, bo no, nie byłabym w stanie zapamiętać. Wiem, że jutro gram w Wiśle, potem wracam do Warszawy, mam próby właśnie z aranżerem, pracujemy nad płytą i być może sesję zdjęciową do tej nowej płyty. Sesję będzie robił Marcin Tyszka, świetny fotograf, a potem znowu sobota, niedziela ruszam w trasę. Jakie są plany repertuarowe na koncert tej Pszczyny? Może nam pani zdradzić? Ja właściwie pytam zawsze ludzi, co chcą usłyszeć. I ludzie krzyczą, wykrzykują różne tytuły, ja to wykonuję potem. A oczywiście, że krzyczą, że pamiętają te takie największe przeboje. Ja to gram, ale też gram z ostatniej płyty i z przedostatniej, także wszystko tam jest w tym koncercie. Czy pani była kiedyś w naszym mieście? Może przy innej okazji, jeżeli nie chodzi o sprawy zawodowe, koncertowe, ale prywatnie? Robiłam tutaj w Zamku taki duży program telewizyjny z gwiazdą piosenki francuskiej Joe Dassin. To był 76 rok. No i pamiętam. Wspomnienia konkretne? No tak, tak, to było niesamowite, bo to było z publicznością. Była młodzież z liceum z klasy francuskojęzycznej. Musiałam rozmawiać po francusku z Joe Dassin, śpiewałam z nim na żywo. No, piękny program, przede wszystkim w pięknych wnętrzach tego zamku. Maryla Rodowicz, pozdrawiam wszystkich mieszkańców Pszczyny i internautów portalu Ples. Dziękujemy pani bardzo serdecznie.